Karta anielska na ten tydzień. Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie, kochani Państwo, w tym tygodniu, od poniedziałku. Zaczynamy nowy tydzień i zobaczmy, co anioły nam na ten tydzień wskażą. Jaką radę, poradę, wskazówkę nam tutaj zaprezentują. To jest ważne, co należy być może przemyśleć, zmienić. Proszę o jedną kartę anielską. Tę kartę wylosowałam, wyciągnęłam. Piękny ogród, piękny anioł kobiecy, piękne kolory. Natura cudowna, wspaniała, nieokreślona, przepiękna. I anioł, który jest w tym pięknym ogrodzie, na jakiejś gałęzi drzewa. Motylek, fauna und flora. Karta ta nazywa się Połącz się z naturą. Czyli żyj w harmonii z naturą. Czerp siłę z natury. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu odmładza cię i inspiruje. O tak, to prawda. Czyli jeśli człowiek rzeczywiście jest długo w naturze, na łonie natury, to niesamowite energie przepływają. Zobaczmy, co ta karta, kochani, oznacza. Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue. Połącz się z naturą. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu odmładza cię i inspiruje. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ Twoje ciało i dusza pragną przebywać na świeżym powietrzu, w otoczeniu drzew, kwiatów, motyli, ptaków, słońca i zwierząt. Przesłanie jest jasne. Wyjdź na zewnątrz. Odpowiedzi na Twoje pytania udzieli Ci natura. Z dala od cywilizacji możesz spokojnie pomyśleć i otworzyć się na kreatywne idee. Nawet krótki spacer w przerwie obiadowej może zaowocować olbrzymimi korzyściami. Dodatkowe znaczenie tej karty. Załóż ogród kwiatowy. Zaadoptuj zwierzaka. Twoje dzieci potrzebują spędzać czas na świeżym powietrzu. Wyjedź pod namiot albo wybierz się na pieszą wędrówkę. Odwiedź gospodarstwo rolne lub ekologiczne miejsce wypoczynku. Zmień pracę na taką, w której pracuje się na dworze lub w otoczeniu roślin i zwierząt. Zaufaj przesłaniom, jakie otrzymujesz, przebywając na łonie natury. Masz naturalny dar porozumiewania się ze zwierzętami. Przynieś naturę do wnętrza, wprowadzając do swojego domu rośliny doniczkowe, fontanny czy kamienie i kryształy. Potrzebujesz światła słonecznego lub naświetlenia w pełnym spektrum, by poprawić swój nastrój i ukoić emocje. Odżywiaj się bardziej naturalnie. Unikaj żywności wysoko przetworzonej. Właśnie takie przekazy są tutaj właśnie w tej karcie, zawarte w tej anielskiej karcie. Zobaczmy też, jakie klucze anielskie prowadzą tutaj do rozwiązań Waszych jakichś spraw, problemów w tym tygodniu. Losuję trzy klucze anielskie jako rady, wskazówki na ten tydzień. Kochani, więc natura, świeże powietrze, wyjście na zewnątrz, spacery, zdrowe odżywianie, czerpanie siły i energii z natury, tak, by się na nowo odrodzić, odbudować.
Jest to bardzo ważne w tym tygodniu. Nie tylko w tym tygodniu, oczywiście w całym waszym życiu, ale w tym tygodniu chcą jakby anioły wam zwrócić na to właśnie uwagę. Pierwsze klucze anielskie to zrelaksuj się. Widzicie, aniołek jest tutaj w wannie, śpiewa, odpoczywa, relaksuje się, czyli pomyśl o własnym relaksie, odpoczynku, odprężeniu się. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. Czyli wykorzystaj wszystkie swoje talenty. Nie ukrywaj talentów, tylko pokazuj je światu. Wykorzystaj je w pracy czy w życiu. Uwierz w siebie. Czyli nie rezygnuj szybko, nie zaszywaj się w sobie, tylko uwierz w siebie, w swoje talenty i wyjdź do świata z tymi talentami. Pokaż je. Takie przekazy na ten tydzień. Myślę, że jest to ciekawe. Przemyślcie sobie, w jakiej części te rady aniołów z wami rezonują. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.